Nowa targowica to nie tylko handel i świetna atmosfera sprzyjająca zakupom, to także zaangażowanie w akcje charytatywne i organizacja różnych wydarzeń. To właśnie na tutejszej giełdzie w ostatnią niedzielę kwietnia odbędzie się inauguracja tegorocznego sezonu motocyklowego. Organizatorzy spodziewają się wielu jednośladów. Krótko mówiąc, będzie się działo. Drodzy Państwo, chcieliśmy zaprosić w tym roku na otwarcie sezonu motocyklowego na naszej Giełdzie Nowotarskiej. Pierwszy raz na tym obiekcie. Mamy tutaj kolegów z klubów motocyklowych. Spodziewamy się około 400-500 motocykli do oglądnięcia. Jest to w niedzielę 30 kwietnia. Zaczynamy w Ludzimierzu o 12.30 mszą. Z eskortą policji prawdopodobnie będzie przejazd motocyklowy przez Nowy Targ. No i spotykamy się tutaj na Giełdzie. Zapraszamy serdecznie 30 kwietnia do Sanktuarium maryjnym, gdzie odbędzie się MSZA, Pomszy oczywiście. Przejeżdżamy tutaj pierwszy raz na giełdę samochodową. Tak, kolega powiedział, spodziewamy się dużo motocyklistów, także zapraszamy wszystkie jednoślady.